Cześć, nazywam się Radek. Jesteśmy teraz w miejscowości Owic, w Grodzisku Owic, gdzie tworzymy pierwsze w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Ten projekt dojrzewa od ponad roku. Teraz jesteśmy w kluczowym miejscu, ponieważ jako Stowarzyszenie Wspólna Ziemia podpisaliśmy porozumienie z samorządową instytucją Grodzisko Owic i właśnie w tym Grodzisku realizujemy finalnie nasz projekt, czyli tworzymy muzeum. Grodzisko Owic to niezwykłe miejsce, idealnie nadające się do realizacji takiego projektu, jakim jest Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Posiadamy potrzebną infrastrukturę, przepiękne położenie i wyjątkowe okoliczności przyrody. Piastowski grób na naturalnym morynowym wzgórzu, amfiteatr kryty strzechą, parkingi, plac zabaw i ponad 4 hektary terenu na rekonstrukcję i rekreację bronią się same. Już dziś miejsce to posiada znaczącą pozycję na mapie turystycznej Pomorza i nie tylko. Muzeum idealnie wkomponuje się w słowiański charakter tego miejsca. W szkołach w Polsce uczymy się wszyscy mitologii greckiej czy rzymskiej. Jest to standard. Natomiast jako społeczeństwo mamy bardzo małą wiedzę na temat własnej spuścizny duchowej czy kulturowej. Bardzo niewiele wiemy o mitologii słowiańskiej. Dlatego też chcemy stworzyć Muzeum Mitologii Słowiańskiej, do którego pragniemy i planujemy pozbierać wszystko, co udało się odtworzyć, opisać, co udało się zebrać, a co dotyczy właśnie mitologii słowiańskiej. Pod koniec czerwca chcemy uruchomić pierwszy etap muzeum. Ma on zajmować około 150 metrów kwadratowych. W tym pierwszym etapie chcemy pokazać 2 słowiańskie mity, które udało się odtworzyć w miarę precyzyjnie. Jeden dotyczy wizji stworzenia świata, drugi natomiast marzanny i rytuałów związanych z tą boginią. Chcemy też pokazać fragment świątyni, która stała na wyspie Rugi w Arkonie i która dosyć precyzyjnie została opisana przez Otto Gramatyka, który był świadkiem jej niszczenia przez wojska duńskie w 1168 roku. Jak również chcemy pokazać fragmenty naszej codziennej rzeczywistości z XXI wieku i pokazać ich korzenie, które tkwią głęboko w słowiańszczyźnie. Czy to dotyczy pisanek, wampirów, o których wszyscy słyszeliśmy i kojarzymy je z hollywoodzkimi produkcjami. Chcemy, żeby nasze muzeum było niekonwencjonalne, żeby zaskakiwało i przekazywało wiedzę w sposób niestandardowy. Wyobrażamy sobie to muzeum jako 6 hektarów powierzchni, która przemawia do odwiedzających to miejsce osób. Oczywiście główna część muzeum będzie w pomieszczeniach, ale też chcemy, żeby różne słowiańskie stwory, demony i inne postaci przemawiały spod strzechy, z trzcin rzeki Wieżycy, która tuż obok płynie. Chcemy, żeby nasze muzeum oddziaływało na wyobraźnię tak, jak siły przyrody oddziaływały na wyobraźnię dawnych Słowian i inspirowały ich do tego, że myślali, tworzyli kolejne postaci.